Goście Radia 5, pani Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej i pan Jakub Sobota, elef Centrum Edukacji Mundurowej. Witam gorąco. Witamy serdecznie, bardzo nam miło. Dzień dobry. O wychowaniu patriotycznym i o pamięci sobie porozmawiamy, ponieważ już niedługo, bo 21 grudnia, przed samymi świętami Dzień Poległych i Zmarłych na misjach i operacjach poza granicami kraju. Długa nazwa, ale i ważne święto, szczególnie ważne właśnie dla wszystkich osób mundurowych, ale i szczególnie ważne dla naszej części Polski, dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Blisko mamy Giżycko, a z Giżycka no żołnierze często jadą właśnie na misje, no i przykro mi to mówić. Czasami również nie wracają z tych misji. Czasami niestety przyjdzie zapłacić najwyższą ofiarę. My zawsze mówimy, że żołnierz, który podejmuje się służby w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, wystawia ojczyźnie czek in blanco, na doj włącznie z własnym życiem i niekiedy przyjdzie ten czek wypełnić. Dla nas to są bohaterowie, dzisiejsi bohaterowie. Ci, którzy wrócili cali, są wśród nas, ale są wśród nas również rodziny kolegów, którzy ponieśli najwyższą cenę za to, że wiernie służyli Ojczyźnie i poleceniom polskiego rządu. 21 grudnia, pamiętamy właśnie o tych osobach. Dlaczego akurat 21 grudnia? Bo to nie przypadkowa data. Tak, nie jest to przypadkowa data. Jest to jeden z najtrudniejszych dni, jakie również ja w życiu przeżyłam. 21 grudnia 2000. 11 roku byłam w Afganistanie, kiedy tego jednego dnia poległo pięciu polskich żołnierzy. To byli żołnierze stąd, z terenu Warmii i Mazur. Zginęli na skutek wybuchu miny, pułapki. Zginęli jednocześnie. To była największa ofiara jak do tej pory i oby tak pozostało, ale ten dzień utkwił w pamięci nam. Ale zapisał się również, niestety, ciemną kartą w historii polskiej armii. Na, te, na pamiątkę tego dnia i celem uczczenia pamięci i tych pięciu, i wszystkich innych żołnierzy, strażaków, policjantów, pracowników cywilnych, ustanowiono święto państwowe. I to święto obchodzimy od kilku lat. Dla nas jest ono szczególnie ważne. Święto państwowe, no, ofiara żołnierska, bo żołnierz, no, to nie ma. Jakichś poglądów politycznych, nie patrzy, czy jest lewicowy czy prawicowy, zawsze służy właśnie tej jedynej Rzeczpospolitej, zawsze służy Polsce. No i o tych wszystkich żołnierzach powinniśmy pamiętać. Dokładnie tak to wygląda. Pani przekazuje, jako osoba doświadczona, przekazuje właśnie tę wiedzę i tę pamięć młodym, swoim studentom, osobom, który, które w przyszłości zajmą właśnie wasze miejsce. Taką osobą jest Jakub Sobota, elew Centrum Edukacji Mundurowej. Dużo macie zajęć patriotycznych. Jak ważne to jest święta akurat dla was, jako elewów, jako przyszłej kadry naszego wojska? Dla nas to święto stało się jakby... Takim wyczekiwanym dniem w całym roku w szkole. Wiemy, że jak się święta, to jest jeden taki dzień, kiedy wspominamy właśnie żołnierzy, którzy służyli na misjach i uczymy się, żeby pamiętać o nich, żeby właśnie ta pamięć o nich nie zginęła. Dla nas wychowanie patriotyczne jest jakby dniem codziennym. Codziennie przychodzimy do szkoły w mundurze, codziennie nosimy flagę polską i staramy się właśnie wychowywać w tych wartościach. Będzie, którzy wejdą na naszą stronę, później po rozmowie będą mogli okazję mieli okazję zobaczyć zdjęcie, zobaczyć wideo właśnie. Moi goście dziś są w mundurach w mundurach, no jeszcze, no nie wiem jak to powiedzieć, nieoficjalnych, ale już w przyszłości będą oficjalne, zatwierdzone właśnie mundury elewów szkół wojskowych. Zgadza się, może ja sprostuję, nie elewów, a kadetów. Kadetów, przepraszam. Nie, nie szkodzi. Szkoła jest szkołą certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Został utworzony regulamin mundurowy dla tego typu szkół i placówek i w ten regulamin wpisujemy się również my, Lada dzień na ulicach miasta, idących do szkoły, zobaczycie Państwo kadetów w Centrum Edukacji Mundurowej, w innym umundurowaniu, już zdradzy w granatowym berecie. Będą mieli na berecie nasze tak zwane słoneczko kadeta. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Obrony Narodowej mundur, beret, pagony, jak również regulaminy, procedury i obyczaje szkoły będą nawiązywały do szkół kadetów, które istniały w Polsce przedwojennej od 1726 roku. Pierwsza taka szkoła, zwana Szkołą Rycerską, była założona przez księcia Józefa Poniatowskiego. Wracamy do dobrej części historii Polski i uważamy, że to są słuszne i mądre tradycje. Kiedy chcemy profesjonalnie przygotować młodzież, przede wszystkim powinniśmy pamiętać również o tym, co było pięknego w historii Polski. Kontynuować. O tej historii powinniśmy pamiętać. Równie ważna tu pani wspominała o tej fladze, no i pan również wspominał o tej fladze, którą macie na ramionach. Na ramionach ta flaga zostaje. Flaga oczywiście zostaje. Nie. To będzie ważny element, o ile nie najważniejszy właśnie stroju, to tak możemy powiedzieć, bo w ten sposób nawiązujemy do żołnierzy, którzy służą służą na misjach, oni też w ten sposób manifestują, że są Polakami. Tak, bardzo często można spotkać podczas wystaw dotyczących tego, co się działo na misjach, jak służyliśmy na misjach. Flagi wiszące w pokojach, w tak zwanych bichatach, czyli drewnianych budkach, namiotach, którzy żołnierze mieli. Ta flaga dla nas nie jest tylko kawałkiem materiału. Ona jest symbolem tego, że cały czas służymy ojczyźnie. Bardzo ważnym symbolem. Staramy się pamiętać o kolorach patriotycznych. Staramy się pokazywać ten patriotyzm, ale nie tylko i wyłącznie w ten sposób, że mamy... Piękne plakaty, mamy godła wywieszone, mamy flagę, również na mundurach. Staramy się pokazać to od strony praktycznej. I właśnie w tym celu staramy się również uczcić Dzień Pamięci Poległych i Zmarłych. Patriotyzm to nie tylko plakaty. To jest żywe pokazywanie świadectwa przywiązania do ojczyzny i do tych, którzy służą tej ojczyźnie. Ale patriotyzm to również przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu, bo to jest jednym z ważniejszych elementów patriotyzmu. No to Jakubie. Dzień Pamięci o Poległych Zmarłych. Na misjach i operacjach tu nie pada słowo żołnierze, bo nie tylko żołnierze służą na misjach. Tak, jesteśmy świadomi, że na misję nie wjeżdżali tylko żołnierze, ale także strażacy, policjanci, pracownicy cywilni. I oni także ponosili ofiary. Jednak najczęściej właśnie żołnierz najwięcej ryzykuje, to jest tego zawód właśnie musi wypełnić rozkaz i to on jest najbardziej właśnie narażony na na ryzyko największe. Ale pamiętamy o wszystkich. Euckie uroczystości rozpoczną się o godzinie 18.21 grudnia. Muszą świętą w katedrze świętego Wojciecha. Tak, e, włącznie z księdzem proboszczem, który bardzo mocno zaangażował się w, to, w organizację tej mszy i w tą uroczystość oczywiście to ksiądz będzie celebrował mszę. E, nasza szkoła zajmuje się oprawą całą mszy. E, chcielibyśmy tą mszą uczcić pamięć wszystkich poległych, e, a tych poległych jest naprawdę bardzo dużo, bo Polska od czasów lat 50. prowadzi misje i operacje. Włączamy się w działania e, pokojowe, stabilizacyjne na terenie. Całego świata, od Spitsbergenu po Afrykę. O większości z tych misji przede wszystkim młodzież nie wie. Jest to okazja na przybliżanie tego, co tak naprawdę polskie wojsko robi. Tam działy się rzeczy przeróżne, które wpływały na zachowanie spokoju w regionach, które były narażone na wysokie ryzyko konfliktów wojennych, ale również pomagaliśmy w odbudowie krajów po wojnie, organizacji życia codziennego mieszkańców po jakichkolwiek tragediach. I myślę, że warto o tym wszystkim pamiętać i mówić. Historia i patriotyzm to nie tylko to, co się działo 100 lat temu, ale również to, co się działo. Rok, dwa, pięć i dziesięć. Bardzo nam bliska. Bardzo nam bliska, ale i ze względów geograficznych też. Ja jeszcze raz wspomnę. Blisko Giżycka mieszkamy. Blisko Giżycka jest Ełk. Tam jest piętnasta Giżycka brygada zmechanizowana. Żołnierze z tej brygady no, bardzo często jeżdżą na misje. Ale również tu, w naszym mieście w Ełku, mieszkają osoby, które no, wróciły z misji albo które niedługo pojadą na misję. Tak, zgadza się. Wczoraj właśnie było przywitanie wracającego z Afganistanu kontyngentu żołnierzy z 15 Brygady Zmechanizowanej i okolicznych jednostek, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. To uroczystość radosna, jeśli żołnierze wracają w komplecie. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Żołnierze, którzy polegli zarówno 21 grudnia 2011 roku, jak i w innych w innych, sytu, w innych misjach, w innych zmianach, to byli żołnierze stąd. To byli żołnierze, którzy zostawili tutaj rodziny, dzieci, siostr, braci, rodziców. To nie tylko jest uczczenie pamięci tych, którzy polegli, ale również pokazanie o tego, że pamiętamy o rodzinach, pamiętamy o dzieciach, pokazanie, jeśli można tak powiedzieć, sensu tej śmierci, to, to byli bohaterowie. I, I rodzinom, i dzieciom należy się szacunek, pamięć, ale przede wszystkim wsparcie. I to jest tamsza jest okazaniem wsparcia w bardzo ciężkim okresie świątecznym. Kto będzie uczestniczył w tej mszy? No wiadomo, żołnierze, wasza szkoła, o elewi waszej szkoły. Kto jeszcze jest zaproszony? Zaprosiliśmy oczywiście władze miasta. Potwierdził uroczystość już generał Jarosław Gromadziński. Będą osoby, które będą reprezentowały komendanta głównego policji. Będą osoby ze Straży Pożarnej. Zaprosiliśmy wszystkie instytucje. Skierowaliśmy zaproszenie do wszystkich szkół. I podstawowych, i ponadgimnazjalnych, i gimnazjalnych, tak abyśmy wszyscy mogli wspólnie pokazać, co to jest patriotyzm, i że doceniamy to, co ci żołnierze robili i robią. Proszę pamiętać, że cały czas żołnierze służą na misji. To jest również msza, która ma za zadanie pokazać wsparcie tym, którzy teraz tam są i na święta w domu nie będą. Że wiemy, pamiętamy, jesteśmy razem. Chcielibyśmy, aby w tej mszy uczestniczyła młodzież, aby uczestniczyły dzieci, bo to. Tak naprawdę w nich są pokładane największe nadzieje, to jest nasza przyszłość. Jest to zaproszenie również skierowane do organizacji probronnych, które na terenie zarówno powiatu euckiego, jak i okolicznych działają. To jest strzelec, to jest harcerstwo, to są przeróżnego rodzaju formacje. Polska organizacja wojskowa. Chcielibyśmy, aby. Ta uroczystość połączyła wszystkich, bo warte jest połączenie sił w tak szczytnym celu. To jeszcze raz przypomnę, 21 grudnia godzina 18, katedra świętego Wojciecha w Ełku, no i wszystkich zapraszamy, nie tylko osoby związane z obronnością, ale i zwykłych mieszkańców Ełku też zapraszamy na tę uroczystość. Tak, serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że msza będzie miała wyjątkową oprawę, ponieważ pomszy planowane jest podpalenie ogni pamięci i wspólny opłatek z kolegami, rodzinami poległych żołnierzy i jak również taka solidaryzacja środowiska, które cały czas wie, co to jest patriotyzm. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.